Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. A także farmer Stanisław. No właśnie, widzę, że się ogórkami tam bawisz, nie? No ja tutaj lubię takie rzeczy. No ja lubię bawić się w bazie, no to jakby w każdej grze lubię to, no. No lubię, ja za to no. Eksploracja i żeby tę eksplorację tutaj jeszcze nieco nam rozwinąć, to robię mieczek. To jest mój pierwszy mieczek w ogóle w tej grze, jaki sobie zrobię. Bo ty nawalałeś Już do tego zrobiłem. Z tej, z procy, tak? Do tej Kilofem. Pory? 74,90. Proce i kilof. 74,90. No, kilof nie ma takich obrażeń. Nie ma takich obrażeń. Ale oprócz tego, to ja na początek może lecę znaleźć jakąś wodę z rybką. A, no zobaczyć, to mamy tutaj. Czy, może. No właśnie tak patrzę. O, tu chyba jest? Czy jak to się tą wędką obsługuje? Nie wiem, pierwszy raz będziemy używać wędki u ciebie, więc ja ci nawet no, nie mogę o, dobra. Powiedzieć. Widzę, jak się rzuca, ale to nie wiem, czy to musi trafić w te pole z rybkami, czy nie musi. Nie wiem. Hmm. Ale ryby to wodzi. Może z ryb co jest? Ryby to będzie no nowe właśnie jedzenie. O to chodzi, że jak w Valheimie, nie? Że coś nowego. Kurde, co mi nie chce podlać? No. Chodźcie, ryby. Co ty chcesz mi... No ty tym kurczę. Co tym rybom chcesz zrobić, co? Nie wiem, muszę chyba sobie dojście do tych ryb wykopać, nie? No bierz łopatę ja i sobie grounded. Zrób, albo sobie zrób no, mostki. No to tak kombinuję. To miało być takie ostre wejście, nie? A to się wyszło jak wyszło, nie? Ty, ale powiem ci, że ten kill off lepszy to dalej wali dwa razy trzeba w ten murek, żeby go zbić. No on jedyne co przyspiesza to wydobycie tych tam, tych... Tamtych pewnie, rzeczy, tych, tamtych, tych. O dobra, walnąłem prosto w ryby i co? Będą jeść czy nie będą jeść? Może ciekawe jak o, mini... jest! Chwyciło! O, tu jest minigra! Ale co ja mam zrobić? O! A jak minigra wygląda? Zobaczysz, bo to ciężko pisać. Może się zerwać ta ryba niestety. Sam ale już sprawdź, miałem ją tak? Blisko, dobra, no i się zerwała. No nie umiesz muszę łowić. Jeszcze raz. To dopiero muszę, wiesz, poćwiczyć. A właśnie, w ilu grach AAA można łowić ryby, proszę. No, Dragon Ball było łowienie ryb, a coś mogę? Nie mogę tu się ruszać. Dragon Ball. Dragon Ball miałeś łowienie ryb, w Red Dead Redemption 2 miałeś łowienie ryb. Gdzie to jeszcze było? O, no to jeśli chodzi o te sandboxy, to chyba myślę, że Red Dead Redemption ma takie dużo takich rzeczy, wydaje mi się, z tego kurczę, co opisywałeś. To jest beznadziejne. Albo nie potrafię łowić nie jeszcze. Potrafisz łowić, no. Bardziej to. Że ten Red Dead Redemption ma taką dużo taką. Tam było takich dużo sandboxowych elementów. Mieliśmy poruszyć temat sandboxów w AAA-ach. Mhm. Dobra, chyba zaczynam rozumieć, po co mi by była żelazna wędka. Tak? Po co? Łatwiej łowić? No to, chyba tak, chyba to o to chodzi, nie? A tu, że tutaj masz jakby... Jest szansa, że się nie uda, tak? W ten sposób? No, znaczy jest duża szansa, bo to jest taka minigra, że jak masz rybkę na czerwoną, to nie możesz ciągnąć. A jak dopiero... A jak Korle nie może ciągnąć, to no... jest tragedia. Znaczy następną rybę już chyba złowię. Ty jeszcze odpuszczę. Aleś ty łaskawy. No. A może... No takaś tam cisza wiesz, zaszła. Wymaga... Jaka tam jest, cisza. Jest, mam rybę. Masz rybę? Nie, bo to wymaga cierpliwości, jak ten. Orange Cave, głupy. Kupika mam. Okej. Okay. Aha, że tak ryba się tak nazywa, dobra. No, ale to jest strasznie czerwone puszcze. Dobra, już potrafię z tym walczyć, nie? Okej. Okay. Ale no, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, nie? Ja zaraz cię zapytam. Dobra, o... mam dwie rybki. A to jest chyba ta sama. Chodź, idę powiedz zobaczyć, mi, co. Jak ci się podoba. Co jak ci się podoba nasza irygacja ładne, w bazie? Takie japońskie, nie? No. Taki ogród. Ryżyk do środka. Ta woda sama jeszcze. Podlewa te rośliny. No właśnie, jestem czy ciekawy, czy potrafi, ale chyba nie. Znaczy, chodzi o to, żeby było blisko do nalania do konewki, że nie trzeba było biegać. Ułatwiłem sobie życie. Rzadko no, robię ci, tą grę. Ta ryba tak na surowo nie ma jakichś takich wyjątkowych statystyk, ale może w połączeniu z grzybkami to no, coś no, z niej no wyjdzie. No właśnie, no grzyby przede wszystkim, tak? Połączę. A, bo mi dwie ryby wpadły, niebieska o, i pomarańczowa. Widzisz? A co ty myślałeś, że co? Że jedna ci wpadła? No, że jedna to... Połączę niebieską rybę z pomarańczową i co wyjdzie z tego? Zupa rybna? Więc no, to łowienie fajne, ale chyba lepsza wędka by się przydała, więc lecę po więcej. Tin ore? Filet rybny mam. A no, jeden dodatkowe życie.
Miałeś połączyć. Meaning damage na 8 minut. No! Z czego? Z rybki? To... Meaning damage? Z dwóch rybek. Z dwóch rybek, no. Czyli tak w The Settlers dawały się ryby do kopalni i kopali tam, nie? O, już proszę bardzo, tripulejek. A czy właśnie, powiem ci, że ze wszystkich kurczę gier naprawdę liczyłem również na Settlersy. Że no, grałbym sobie. Ty grałeś w wersję demo, beta, beta tak? Beta, no. Jak wrażenie ogólnie po tej becie? Ja byłem całkiem na tak, w przeciwieństwie do tego, jak tam fani opluli, ale przez to, że no to był taki trochę powrót do przeszłości, że ta gra była strasznie mozolna, powolna i to jest to, co ja uwielbiam w strategiach. No, tak, nie spieszyłeś się z rushem, nie? No właśnie, a teraz większość strategii to jest cyk, cyk i lecisz od razu, po 40 minutach już masz armię, żeby lecieć na wroga, nie? I po zabawień. Tak. A tutaj było tak, że no przez 40 minut to ty może bazę rozwinąłeś, a nie już leciałeś dalej. Nie? Co prawda pewnie jakby się tam wtrybić bardziej, to szło tam też ostro lecieć, ale no... Ale szło też wolno sobie rozgrywać to wszystko i to było fajne. A to tam, to bo oni pewnie opóźnili pewnie przez jakieś problemy, tak? Coś tam chcieli poprawić, znaczy, słyszałem, że feedback... Z tego, co mówili, no to właśnie słuchają graczy i chcą na bazie tych opinii graczy... Coś tam... Jedzenie było, tak? Słyszałem, że jakaś kontrowersja z jedzeniem. Że to jedzenie było bez sensu. Jedzenie było całkiem okej, tylko że część osób nie zrozumiała, jak działa jedzenie, nie? Że... Bo wiele osób olało to jedzenie... Oj, to jest długa historia. No to mamy cały odcinek. Ale ja to tłumaczyłem na odcinku z The Settlers, to po co tutaj cisnąć. No tak, bo to jesteśmy u ciebie, przepraszam. Przecież jakieś fajne historie, a tutaj... Już opluwa, nie u siebie jestem, to... Okej, rozumiem. No... Ale ile można o The Settlers? Mam nadzieję, że po prostu nie zaorają tego całkowicie, tak, to mieli do tej pory, bo to już chyba trzeci raz, trzecie podejście takie, nie? No jakoś tak coś, tylko, no. Tylko, że do tej pory to było tak, że no, zaorali projekt i cześć, nie? Ja się boję, żeby to nie było tak jak z tym, jak z Need for Speedem, że wszyscy czekają na Undergrounda 3 bądź prawdziwe Most Wanted, bo to, co zrobili w tym Most Wanted nowym, to podobno też kupa. Że kurczę, no... No szkoda. Staszek, który AAA nie gra, nie? To... No ale jeżeli grałem w jakieś AAA, no to Mass Effect, trylogia cała, ty nadarabiasz dopiero powoli. No kiedyś w Assassiny stare grałem, ale to do Ezio i potem już przestałem. Ale Need for Speedy, Te najlepsze Assassiny cię ominęły, tak? Najlepsze przeżyłem, potem jakieś kurde podróbki, jakieś RPGowe rzeczy. No. Ale to jest piękne w takich grach, bo to mnie najbardziej fascynuje też. Bo jednocześnie tak, ja trochę tak ironicznie i trochę nawet też dla zgrywy sobie trochę opluwam takie gry. Nie opluwam, bo to ciągle opluwać nie można nazywać opluwaniem po prostu jakiejś tam mniejszej czy większej krytyki, ale no to jest właśnie intrygujące, że te gry z jednej strony mają fanbase, ja chcę konkretnie jeszcze raz tego samego asasyna, który był w dwójce. A jednocześnie masz drugą grupę, ja chcę jakiejś rewolucji, żeby to znowu nie był odgrzewany kotlet, znowu to samo, nie? I weź tu pogódź obie grupy. Grupę, znaczy, doświadczenie pokazuje na tyle, co sam jak obserwuję, to twórcy, znaczy to się tak często mówi, że twórcy muszą słuchać graczy, nie? Ale muszą też wiedzieć, co chcą zrobić, nie? To nie można w ciemno słuchać graczy, bo to się potrafi skończyć. No później jak się słucha graczy, to dostanie się te same gry, co już były, nie? Więc a poza tym, jak nie wiem, czy to jest na pewno dobry pomysł. Znaczy, słuchanie graczy jest spoko, ale żeby to nie było jakieś fanatyczne słuchanie graczy, bo wtedy słuchasz wszystko, znaczy albo konkretnej grupy, tylko pytanie, której najlepiej słuchać, nie? Bo potem się okazuje, że masz straszną mieszankę masz z tego wychodzić. Zastanawia mnie remake Gothica, nie? Że jeżeli oni faktycznie będą słuchać graczy tak, że dosłownie to, co gracze chcą i takiego Gothica dostaną, to nie wiem, czy to wyjdzie dobry remake. No to by wyszło, że to remake Gothica na silniku Alexa by musiał powstać. Nie? O, to byłoby spoko. Byłoby spoko. No to tak chyba słuchanie gracze to. W ogóle zmieniła mi się muzyka w tym nowym biomie. Jest taka też jest energiczna. U mnie też jest inna. No to taka, znaczy w tym moim biomie. Takie coś, co tu jeszcze nie grało do tej pory. Najbardziej się boję, że w którymś momencie dokopię się do jakiegoś złola. O! A nie wiem, czy jestem gotowy na to. Ja nawet nie wiem, gdzie był tamten. W sumie. O, a zrobiłeś już trochę potek, czy jeszcze nie zrobiłeś potek? Trochę? Nie robiłem potek, ale widzę chyba znowu jakieś skarbce fajne. I jaskinie, gdzie mogą być źli. Oho. Ale jednocześnie liczę, że może będą jakieś wyjątkowe skarby, nie? W takim miejscu. Kurczę, nie pokazałeś robienia potki? Bo naprawdę paskudnie. Idzie to wolno. Dobra, Kilo zjeżdża jak szalony.
Kilo wzjeżdża jak szalony. No. W sumie to jeszcze nie ginęliśmy w tej grze, nie? Więc nie wiemy, jak śmierć się kończy. Może trzeba będzie znowu podnosić kolegę. Marność. No właśnie, czy to jest, że podnosisz kolegę, czy tracisz wszystko, czy wracasz na miejsce i podnosisz swoje rzeczy, nie? Jak to ta śmierć będzie rozwiązana? Pytanie, kto pierwszy zginie? No ja mam dużą szansę, patrząc na to, gdzie się kręcę. Ale to na te kamienne ściany chyba przydałby się ten drill też. No właśnie, tylko tutaj... Gdzie tego drilla się wytwarza? A tutaj ciekawostka oczywiście. Drill był również w Terrarii. I weź uniknij tak tematu Terrarii, no. Może mam jakiegoś nowego skilla, który przyspieszy tę całą robotę. Jak to? To jest aż niemożliwe, że skilla. To tak... A nie. Skilla. Jeszcze skilla jeszcze ci się zachciało. No bo to niemożliwe, żeby to tak wolno szło, nie? To tak w piachu to sobie kopałeś i biegałeś po tym piachu. Co chwilę jakieś skarby i tak dalej, a tutaj... No bo to był piasek. Lecę tym kilofem. No. W piasku. Ale ty już miałeś okazję walić w tym? W kamieniu? No ja przecież tego Tinora, co zdobyłem z tym na 13 rudek, no to właśnie przez walenie, ale w ten klej. No właśnie, to ty nie miałeś jeszcze może prawdziwego tego. Ty nie wiesz, jak to prawdziwy kamień się bije, nie? Prawdziwy kamień. O, ale szybciej teraz się ten klej zdobywa. Czy klej to jest oczywiście glina tutaj po angielsku, nie? Mm-hmm. To nie jest prawdziwy klej. O, dobra, coś tam się mieni, ale to nie jest ten kolor, który potrzebuję. Drewna zdobyłem sporo. No ja za to na wejście do tego nowego biomu trafiłem na fajne duże złoża. Ale ten żeby ore? Teraz. Nie, na tego żelaza, nie? A. Żeby teraz nie trafić na nic. No widzisz, wyczerpałeś dawkę szczęścia. No. U ciebie wykorzystałem. Nie? Tak. Bo jak będę miał 20 iron ore, to będzie można, wiesz, wytworzyć stół do tych ironowych rzeczy i wtedy iron kill off wejdzie. Iron kill off? Na to liczę trochę. A no. Myślisz, że będzie można zrobić też Iron Maiden? Annę? Nie wiem, żelazną? Dziewicę? Dziewicę, tak. Kurde, znalazłem... O, piak wjechałem. Znalazłem znowu skrytkę z tin ore, ale sztuk dosłownie marnie dwie. Ore. A ja za to znalazłem chyba, o ile tu się biom znowu nie zmieni na jakiś taki piaszczysty, to może znowu na miejsce, gdzie coś więcej uda się wyciągnąć z niego. Siarczysty. Oczywiście kilof musi mi się psuć już, no takie to szczęście, ale... Już ci się psuje? Ile ty nawalałeś w niego, że ci się popsuł już? Nie, i trafiłem na żwir. Ale żwir z ironem, o! Ja to mówię łop, powinnaś się zainteresować, jak mówię łop. Co się stało? Trafiłeś na żwir z ironem? Jak ty... Nie! Jezus! Kim ty się pierwszy zginę chyba dzisiaj! A jednak! Dziękuję. Żyję! Ale człowieku! Z kim bądź czym się tam biłeś? Zaatakowało mi nagle nie wiadomo skąd, 5 chyba robaków. Skąd one się wzięły? 5 robaków! Lubię teraz zabić je. O, range combat mi się podniósł, świetnie. O, a mi się kill-off rozwalił numer 1. Ojej, a ten drugi to już w ogóle nie do roboty. Zawsze jakąś mini robotę zrobi. Ty, one za mną tu przyszły, no, robaki. No. Zniszczyły wszystkie pochodnie, które rozstawiłem. O kurde. Ale powiem ci, że... A nie, no żelazo jakoś wydobywa, ale powoli. No nic, muszę wracać do bazy, naprawić i przyjdę tu na robotę. Dalej. A ja wiesz co, chyba jak zacznę budować ściany, które będą jakby trzymać z daleka robaki od... Tu jest gniazdo robaków! Może warto je zniszczyć? Właśnie zobaczę, co jest w środku. Nie! To był robak, który pluje kwasem! Prawie zginął od trucizny? Albo to jest samobójca? Dalej nic, tak? Ujo! Tak! Samobójca! Ty, co on wysrał z siebie? No najważniejsze, że się dobrze bawisz. No ale jakiś kwas wysrał na mnie, dosłownie. Wiesz co, jak ja mam wędkę, to ja sobie zarzucę tutaj wędkę. Ten se wędeczkę zarzucę, ja tu walczę, kurczę, z kwasem. Czekaj, wejdę na to, zobaczymy, czy to będzie. Albo, wiesz, o nie, tu nie idzie praktycznie tej ryby, bo jestem na nowym biomie, ale tutaj tej ryby nie wyciągniesz, nawet jakbyś chciał. W sensie, dlaczego? Bo tak silnie ciągnie, że to jest zło. O, no to chyba lubisz to, nie? Jak silnie ciągnie. No, myślałem, że pójdzie sprawnie, nie? A to... Kurde, żebym musiał most zbudować, żeby uciekać od robaków? No to typowo na mocniejszą wędkę chyba.
Skąd tyle robali? Tu idzie znowu cała kawalkada robaków. A tu duże robaki jeszcze. Jezu, trzeba je jakoś zablokować, te robaki. Tylko do bazy nie ściągnij nam robaków. No staram się, ale te robaki są wszędzie. Jezu. Poszło. Dobra, lecę do bazy po naprawę. Vitality mi się podniosło, przynajmniej tyle. Ale ewidentnie te duże robaki, w ogóle robaki nie cierpią pochodni. Mhm. Jezu, jak one żrą. Gdzie tu jest jakiś machine gun? Jezu, wielki robak mnie ściga. O, i też mi Vitalik wskoczył. Vitalik? Vitality, no. Nie no, z mieczem to się dobrze biega na nie, no, to jest inna zabawa. Ja jestem gotowy na tego wielkiego, mogę iść. No, już to widzę. No dobra, okej, sprawdźmy twoją tutaj chojrakowość. Chcesz? Na pewno jesteś pewny? Ale to razem, tak? No ja nie, ty będziesz, że jesteś gotowy, że sam go rozwalisz. No jestem przecież gotowy z procą na niego. Nie, no to gotowy, że tak, wiesz, pobiegać, pobić. Mm-hmm. Nie, no najgorzej, że na tych wielkich to tam pewnie jak w Terrarii. Aha. Będzie trzeba przygotować taką sporą zasadzkę, nie? To nie jest na zasadzie, że wbijasz i... Jest. I jest, no. Kurczę. Ale te robaki, powiem ci, ale tutaj nam przetopiło 69 sztabek, a tu 64. Ale ty specjalnie to podzieliłeś tak. No, nie? Żeby było szybciej. Żeby było 69 na drugi. Tyle wyszło? No. No widzisz, fajnie. Ja wiem, że to nie przypadek, nie? To nie, znak. Nie ma przypadków w takich liczbach, przecież oczywiście. Kurde, ale to w takim wypadku ja muszę coś zrobić, żeby zablokować wejście, wiesz co? Chyba muszę zablokować wejście robaków. Jakoś. Bo te robaki potrafią tutaj zniszczyć wszystkie pochodnie. Trzeba może je jakoś tu zabezpieczyć. Zamknąć im to wejście, jakiś... Tylko, że nie wziąłem ze sobą żadnych... Czekaj, tu jest clay wall. O, może to by się... Ore, lecę na górę z powrotem. Leć. Jezus! Skończyłem. Co się stało? Blokuję wejścia na robakom. Robak mnie zaatakował. Faktycznie one ci jakoś tam... za skórę zaszły. Nie, tak, bo jestem w takim miejscu, gdzie jest pełno robaków. No właśnie, zastanawia mnie, w biomie kamiennym nie trafiłem jeszcze na żadnego przeciwnika. Nie? Ty! Robaki potrafią gryźć ściany! Ha! Chce się rozwalać? Tak. Robaki mi gryzą ściany. Nawet wygodne, żeby je wykorzystać w pracy. No nie wiem, że takie wygodne. Chodź tu, robaku. Powiem ci, że jakby na ten kamienny biom ściągnąć bossa, to też by było wygodne. Ale najbardziej mnie smuci to, że tyle się dzieje teraz i oto jest twój odcinek. No. A tu u mnie po prostu rozpierducha na całego. A ja za to siedzę i kamień, to wiesz, i w miejscu ja jakoś będę musiał to przyspieszać, nie? Bo to... Kamień. Jo! It's too hard! Ale jaki hard! Wiesz, it's co to too hard? O nie! Widzę nowego bossa! Bossa? Znaczy nie bossa. Nowych przeciwników, ale ten przeciwnik wygląda tak jakby sobie nie dawał tak lekko w kaszę dmuchać, nie? A mocno w kaszę dmuchać? Nie wiem, ale wydaje się być szybki, a co gorsza, jakby mógł być nawet dystansowy, nie tylko szybki. Ale ma jakąś tą roślinkę, jakby jakiegoś bałwanka czy coś. Bałwanka? Zobaczę sobie. Trafię? Zobaczę sobie. No, wiesz, możesz tutaj przyjść, go pooglądać. Lecę, pędzę, no. Nie spieszę się, żeby do niego bijać. O, ale trafiłem na dużo żelaza, no i na tym mi zależało. Czy ja bym był szczęśliwy, jakby udało nam się coś z tym żelazem niebawem wyczarować, nie? Ty chcesz przejść przez cały ten proces zbierania tin ore. Znaczy, chciałbym mieć po prostu jeszcze, lepszy kill-off już szybciej i wiesz, i to nam przyspieszy całą zabawę. To wiesz, tak pomyśl też o koledze, nie? Robiąc te swoje lepsze kill-offy, żeby zebrać to raz na dwa. Ale nie, bo na początku musimy przepalić Steam Ore, żeby móc robić coś, tak? No. Ale wiesz, jak będziemy mieli żelazo i kill-offik z żelaza, no to zakładam, że to będzie najlepszy kill-off w grze na ten moment, nie? To możliwe. Zupełnie inaczej może działać od razu. A czekaj, bo zapomniałem o pochodniach. Pocieszę cię, że te nowe stwory, które tu biegają, noszą przy sobie pochodnie, nie? Aha! Stwory noszą pochodnie? No. Jakieś koboldy? Co to? Nie wiem, zobaczysz, ale na tyle wygodnie, nie? Okej. Ja dotarłem do jakiejś szerokiej przestrzeni, ale na razie on nie skrywa żadnych skarbów, tylko mnóstwo robaków. Znaczy małych robaczków, te, które są niegroźne. A ja jakby do nowych obszarów dochodzę.
Ale dobrze, bo wśród tych twardych skał w końcu się trafiły jakieś te. W końcu są jakieś takie piaszczyste, nie? To jest wygodne. A ja nie wiem, czy ja nie wróciłem. Dalej chyba to jest klej. Dalej to są. Dobra, to gdzie dalej jesteś? Jest. To dalej jest glina. Ale to zastanawiałem się, czy. Nie wróciłem. Ale to wiesz, to jak tam jesteś przy tym kleju, to zbieraj tinę, nie? No. A myślisz, że co próbuję robić? Dużo masz tiny? No właśnie, właśnie trafiłem na 3 tiny, ale tylko 3. Bo tam chyba 10 potrzebujemy do lepszego tego. A ty ile masz tiny? Czy ty tylko zbierasz żelazo? Ja głównie żelazo, ale 3 tiny zostawiłem w domu. Ale za to żelaza jest sporo, bo przetopiłem już 15 żelaza w domu, a mam w tej chwili 8 w kieszeni jeszcze, nie? Więc... To trafiłeś na lepszy biom. O, o! Oho! O, o! Oho! Świat mi się trzęsie. O, kolejny boss. Ale to już? No może to ten sam. Na tego nie jestem gotowy. Nie? Ale z drugiej strony, jakby przeorał nam jakąś dziurę, to by było fajnie, nie? To... Ja mam punkt do craftingu kolejny. Kurczę, nie wiem, czy tu wchodzić, bo kusi mnie, co jest kawałek jasnego. Nie trafiłem jeszcze na żadne te, a chciałbym trafić na jakieś takie skrzynki z tego biomu. Nawet dzbany były, ale... Dzbany. Dzbany, za wiele to nie wyskoczyło z nich. O-o! Co jest? Chcesz się trzęsie świat? Nie, jestem na slajmowym biomie w klej, więc nie wiem, czy to nie będzie jakiś... Oj, tu będą robaki. Ja się tak zastanawiam, czy my w takim razie nie widzimy już wszystkich biomów. Skoro ty widzisz klej, ja widzę tutaj ten, to nie wiem, czy jeszcze jakiś tu występuje, nie? No, jeszcze złota nie widzieliśmy. O, o. To nie podoba mi się ten korytarz. A nie, tu są szlamy. Mam nową roślinkę, ale biegam koło przeciwnika. Trochę to przerażające. A ja powiem ci, że to, co znalazłem, to jest po prostu wyspa szlamu. Tyle, nic więcej. Ale jakiś ten szlam, powiem ci, taki długi korytarz szlamu, wyobraź to sobie. Długi korytarz szlamu. Może być, szlamu. Bo trochę tego się tu przewija. Kurde, ale to jakby dobra, wiesz co, ale chodzi... nic nie ma. Chodzi o to mi, że to tak jakbyś... To tak jakbym, wiesz... Kurczę, a może zmieniłem biom z powrotem? Że jakby tym wielkim korytarzem szedł jakiś boss. O. No bo taki wielki, długi korytarz szlamu jest, jak nic. Nie wróciłeś do domu? Nie, idę dalej. Dobra, a ja widzę tutaj coś się świeci u góry. Chciałbym zobaczyć, co się świeci, chyba że to jest boss. I właśnie robię błąd, że się wybieram tam na północ. Pewnie robisz błąd, James. Nie, bo tak... Ciekawie się świeci, ale to jest chyba tylko tyle, co podświetla. A, czekaj, zostaje pochodnie, żeby wiedzieć, gdzie uciekać. Chyba, że przyjdą ci robaki. Teraz zostają pochodnie, nie? No. Widzisz, jak to istotne, rozstawać pochodnie. No. Czegoś się nauczysz. O nie, co to? Ojej! O-o! Oho, oho. Czerwone oczy w ciemności widzę. O-o! No! To coś nowego. Chyba. No. Czerwone oczy w ciemności. Ja się przejdę tu po okolicy i wracam, bo i tak już mam do naprawy. Coś się trzęsie! Jezu! Uuu! Trafiłeś na bossa? Zobaczysz to sobie! Wiedziałem, że tędy coś idzie. Wiedziałem. Ej. Ja cię to proszę o pełny ekran, żebyś pokazał. Tam, gdzie Dremordę pełny ekran, nie? Jo! Poka ekran. Słuchaj, wyobraź sobie, że po tym wielkim, gigantycznym... O Jezus! Dobra, robaki. Sorry, robaki. Po tym wielkim, gigantycznym terenie szedł gigantyczny robak. Ale taki rozpędzony chrząszcz, ale jak on jest w wielkości chyba 10 kratek? 10 na 10 kratek? To może też jest boss. I ja muszę teraz wrócić. To może te wstrząsy to od ciebie u mnie tu były? Nie, to... nie wiem. Aha, i tu jest dojście znowu do robaków! Rozumiem, dobra, dlatego te robaki tu przyszły. Okrążyłem biom z robakami. Aha, dobra, skończyła mi się procka. Kilof? Procka mi się skończyła. O Jezu, ale... Ja wracam do domu, mi się... I'm hungry. Mi się Kirov skończył. Kurczę, chętnie bym zaatakował tego z pochodnią, ale... No, kurde, ile tu się dzieje. Dobra, muszę postawić workbench jeszcze jeden. Gdzie jest ten gość z pochodni? A tam biega. Tylko on jest szybki, nie? I to jest... I nie wiem, bo może on nie jest zły, może to jest handlarz. Gość? Ale myślisz, że to ktoś pozytywny? Bo NPC podobno nie są wiem. W grze jakieś. No bo tak wyjątkowo duży jest, jak na wroga. A o kim mówisz? Co jest wyjątkowo duże? No on.
Więc nie do końca jestem przekonany, czy to na pewno wróg, bo tak aż za bardzo się postarali z jego wyglądem. Mówisz? Żeby dużo takich miało być, no, ale z drugiej strony, no tak z twarzy nie wygląda jak ktoś przyjaźnie nastawiony. To może powinniśmy pójść na niego razem. Znaczy, ja mogę spróbować podejść do niego, tylko ja nie wiem, czy on jest szybszy ode mnie. Pewnie jest. Wiesz co, najwyżej zobaczę, jak się umiera w tej grze. A nie chcesz, żebym cię podniósł? Przy okazji? No to wiesz, jak będzie okazja, to tak, ale zjedz zupkę. Skąd te robaki, skoro znowu mi zniszczyli pochodnie? Skąd one przechodzą? Dobra, jest tu jakiś ten gość. I atakujesz, czy nie? Nie atakuje! Dystansowo! O, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Dystansowo. Ta jego pochodnia, co mówiłem, to jest różdżka. A, pochodnia. Czyli w Noite pograł trochę. No, te klimaty. Jako znawca Noite przynajmniej... potwierdzasz, tak? No, przynajmniej wiem, że nie jest to dobre, nie? Okej. Okay. Ja powoli wracam do domu na finał też. Ja też. A to już finał chcesz robić? Już? Nie, przepraszam, 25 minut. Jakoś tak. No, tym bardziej, że szybciej. Ja tam jakieś 5 minut tam w kamieniu, jak tam chwilę byłem, to ja tam gdzieś coś tam przykrócę, nie? Dobrze. Kamień. Ja to bym pokazywał wszystko. Łupanie jest najpiękniejsze. No, tak, ale to tak... O, 20 sztabek jest, idealnie. Czego? No tego tam, żelaza, ja dorzucam kolejne 20. Żelaza? Żelaza, no. No gorzej z tymi tini barami, więc ty tam... Idę, wracam. Mam 7. Z nimi, no. Mam 7. Całe tak 7. Już jest coś. Całe no lepsze niż jest... nic. No. Całe 7 to jest całkiem spoko, ci powiem. Bo ty chcesz zrobić tak koniecznie tę rzecz, potrzeby? Która nam odblokuje... Znaczy, wiesz, jak mamy tyle szczęścia, że moglibyśmy zaraz mieć już lepszy kill-off, to czemu nie biegać z lepszym kill-offem zaraz, nie? No, sprytnie. To by nam... Ale inaczej, bo po tym kamieniu naprawdę się długo chodzi, no. Po tym gdzie kamieniu mamy dziurę się długo na... chodzi? W sensie to kopanie w kamieniu, nie? To trwa. To ja. O, cześć. Bardzo przyniosłem. Cyk. Nie wiem, co to jest. O. Nie wiem, jakieś takie podłoga jakaś krzywa. Ło, nikt tu nie pozbierał znowu, nie pofarmił, nie pozbierał. Ja dopiero co wróciłem. Dobra. Tin ore wrzucam. Ore. Cyk. A może zobaczę, czy złoto da się przetopić. Można, ale nie, nic się nie dzieje. Można wrzucić, ale nie przetapia się na szczęście. Chyba. Nie wiem, czy na szczęście, czy nie, ale... To ile ten nasz, ten... Jak to jest? Jakie ładne żelazo. To było do wytworzenia. Jakbyśmy chcieli workbench... No. Ironowy, to 10 tin barów i 20 iron barów. 20 iron barów mam, a ty że masz 7 tinów? Ma 7 robię, no. No to idealnie, to będziemy mogli, to już co prawda u ciebie będziemy kombinować, nie? Ale co ty chcesz ogólnie zrobić? Będziemy mogli u ciebie stworzyć, albo to jeszcze u mnie na koniec? No chyba u ciebie się zdąży coś zrobić, tylko stół, co? Stół żelazny, nie? No. Ambitnie! Czyli chcesz wszystkie tin ory zmarnować na stół żelazny. No! Rozumiem. No. Ale to wiesz, a później żelaza mamy nadwyżkę. A, nie ma gdzie przepalać teraz tego. Teraz nie ma gdzie miedzi przepalać. A, miedź to tam wiesz. No miedź to teraz już tam. Skrzynka nam by się jeszcze jedna przydała, nie powiem. Dobra, no to znaczy, podbuduj powiem. Skrzynkę obok drugą, proszę bardzo. Podbuduj, ja tu porządki. O. Wyobraź sobie, że robię porządki. Jezus, co się dzieje? No. Nie wierzę w to, co słyszę. No, ja łączyłeś z czymś już tę marchewkę, tego... Ja nawet marchewki nie zdobyłem kamienną? Jeszcze. Skąd tę marchewkę? A, to ja mam tylko kamienne marchewki. Okej. Okay. Widzisz? Ja nawet nie wiem, co ja to mogę jest. Mogę zrobić potrawkę z kamiennej marchewki. To co ja bym mógł do kamiennej marchewki dodać? Kamienna marchewka i... Cokolwiek. I grzyb. I wyjdzie z tego. Co wyszło? Nie wiem, długo się przerabia. Gardening! Mam upgrade gardeningu! Dobrze. Dobra. I wyszła z tego zupa. Strupa. O, armor 23 na 5 minut. No! A z czego to było? Z kamiennej marchewki. Okej. Okay. Tak, kamienną marchewkę wrzucę tutaj też do tego. Do będziesz mógł sobie podumać. Kurczę, patrzę na kolejne drzewko w bieganiu. Nie wiem, czy ty już masz powyżej 30. I nie wiem, co wybrać. Nie, chyba jeszcze aż tak się nie rozbiegałem tutaj. S plus 5, dodge.
5% szansy na unik, ale after standing still for a, nie, a short duration. No, no, co no, to jest? Widzę. Odblokuję, zobaczę movement, co to. Movement, speed, a tu masz touch. Okej, okay, a tu można movement boost for, a na krótki czas, po dodgingu, stun, damage after, kurczę, różne rzeczy. W którą stronę pójść. I różne rzeczy są. Przemyślę to, a z mining co to jest? A dodatkowe ore z tego, a tutaj jest, a to jest zwiększony zasięg, to chyba dodatkowe ore lepiej. Dobra, dodatkowe ore. A, postawiłeś skrzynię, no to miło. Tak, tylko tam trzeba zrobić porządek. I jest, już mogę robić tego, mogę zrobić bencha. To robić bencha? W sumie mogę ore wszystko bencha? Zrobić. Iron ore bencha? No, no, ale chyba zrobię tego, iron workbencha, nie? No rób, rób. Skoro możemy już pójść na zrobione. Tier wyżej. No, szaleństwo. Przyspieszasz naszą o, grę. O kurczę. No. A to muszę sobie tak tu przypisać i... Jest! I co to można... Tylko jak my mamy? O, gold bary są potrzebne. To ja już się to podjąłem. Ale 167 mining, a tu jest 83, czyli znowu razy 2, a w stosunku do tego miedzianego to razy 4. Ale zobacz, ale jaki mieczyk. Złoto. Czy mam jakiś pies do przetapiania złota? Bo to jest ciekawe. Co? Tutaj chyba będzie ten Scarlet? Scarlet Warbench, myśl, nie. Elektronik. Nie, a ten Schmelter Kiln? Co to jest? A jest, o, faktycznie, właśnie, widzisz, no? To jest... No. A tu masz, wiesz, te wartościowe ory, to może nie tylko złoto, ale to znowu tiny bary są potrzebne. No, ale co ty myślisz? To nie nas tak lekko. To wkopali. Ale jakieś tu jeszcze można jewelery robić, jakieś klejnoty, kurczę. Mhm. I masz jeszcze Scarletta, a patrzę, Scarlet to... Patrzę. Wow, ale tu Scarlet Bar będzie trzeba znaleźć. Czyli jest jeszcze jakiś poziom. Zobacz. Electronics. Outer, ale słuchaj, Scarlet Work będzie napisane, że prepared for the outer cave systems. Systemy poza jaskinią? Można wyjść z tej jaskini? Kartografii no, table. A patrz, ale zobacz sobie ten elektroniczny, tu masz do tworzenia elektronicznych i logicznych systemów. Bramki będą. No. A ciekawe ten kartograf, to jak to tam będzie działało, nie? Ale to fajnie rzeczywiście, ty się skupiasz na tym żelazie, ja się skupiam na tinie, na cynie i to wszystko i tak jest potrzebne, więc jest całkiem spoko. No, że żelaza mamy już sporo naprawdę, bo mam 21 barów, to w sumie ten stół kartografa jakby chcieć, no, ten stół kartografa jestem w stanie stworzyć już teraz. A co z tierem tinowym? A co daje ten? Creating for wyższy poziom? Ty, albo patrz, jest ten... kowadło. Wiesz co, może kowadło zrób z żelaza, bo to da nam dużo rzeczy z żelaza. Kolejny poziom, nie? Znaczy, no kowadło daje nam na pewno ubiór, a myślę, że ubiór to się przyda ulepszyć zdecydowanie. Faktycznie. Ale to tak, no tak, bo tego żelaza tam wpada całkiem poczekaj, sporo. To, poczekaj, uwaga, poczekaj, no. poczekaj. A zaraz no. O, tu. Obok. A faktycznie, ale tu też złoto, ojej, ile tu złota będzie trzeba. O, faktycznie złoto. Znaczy ładnie to wygląda, jak taki rycerz z The Settlers. I jest set nawet, zobacz, armor at low health jest dodatkowy, no. No. Max health, 10 armor, ale czekaj, 12 armora daje to, a jeszcze zwiększa obrażenia. A patrz, ten stół elektryczny możemy zrobić już teraz, bo on copper baru i 8 iron barów, to robi stół elektryczny teraz, czy kartografa? A dawaj. A wolisz elektryczny czy kartografa? Kartografa. Kurczę, mnie elektryczne chwilowo ciągną. No to ale znowu wiesz, kartograf może być. Czekaj. Jak wolisz. Ale bo kartograf to mi się wydaje, że to jest jakoś. Do eksploracji. Jak by to rozumieć? No ale że możesz innym graczom udostępnić, nie? Myślisz, że będzie mogli współdzielić jest... mapki? No ale właśnie nie rozumiem trochę tego, nie? Że no to zrób masz, elektryczny, że... co tam wolisz. Dobra, robię elektryczny. Krzesło elektryczne możesz nawet zrobić. Na Scarletta, na z tego, chociaż... A, na to się zbierze. Dobra. To uwaga, a to gdzie robimy te elektryczne rzeczy? Gdzie stawiamy? A, kolejną, możesz robić kolejną tutaj, nie wiem, o jakąś kolejną serię. Dobra, to przestawisz jak będzie trzeba. I co my tu co mamy? Co to jest? Ło kurczę! Generator elektryczności! Lampa. Generator, elektryczne drzwi. A to taka baza mocno elektryczna. Tak, zobacz, przekładnie! O kurczę. Chyba się trochę zawiodłem. Zabawka.
Electricity Stick, to ci się powinno spodobać. No. No. Ojoj, kurde, ale zobacz, koper, miedź dalej się będzie przydawać do tworzenia elektryki, tak, to co ma sens, miedziane kable. Tyle dobrze i sensowne, no, ale... Lampa, wow. Chyba liczyłem na coś więcej po tym elektryku, nie? Pytanie brzmi, jaki jest surowiec potrzebny do tworzenia zasilaczy elektrycznych, tego silnika elektrycznego? Miałeś? O, jest karoksyd. Nie, no masz generator. O, jest. Znaczy, chodzi jest o to, że generatem. Tak, ale jestem ciekawy, czym się go napędza. Czy on niczym, czy czymś trzeba go napędzić? Chyba może być sam chyba, nie? Że tutaj... Mi się wydaje, że jak go wybudujesz, to już będzie, nie? Myślisz, że to koniec? No, myślę, że tak, że nie kombinowali jakoś specjalnie, nie? Tak zakładam, że to może działać. Nie, no mogę się zdziwić. Może nawet trochę na to liczę. Tylko kurczę, to nam przede wszystkim, to wiesz, to tego tina będziesz potrzebował, a ja trochę jeszcze tego, żeby ten piec do złota wytworzyć, nie? Bo złota już trochę mamy. Zobacz, co tu się stało! Spójrz! Gdzie się coś stało? Wow. Co się stało? Niszczyć robaki! No i widziałeś, co sprowadziłeś do bazy? Skąd? Kto miał robaki przyniósł? Może z tych korzeni to? Jo, to bije. Albo to twoje! Jak to bije? A ty masz lepszy mieczyk. Skąd te robaki tu przylazły? Gorszy pancerz, nie? Au! Zaraz ginę! Au, oh, yes! To ja będę pierwszy. Jestem pierwszy. Czekaj, on mnie też żre, ale co jest? Pojawiasz się na nowo, czy co jest? Przy łóżku się pojawiłem i mam... No. A, to czekaj, to ja może też dobrze, jakbym sobie łóżko zrobił, bo może jak może wiesz... jest jedno łóżko. O, jak dobrze. Gdzie się łóżko robi? O, jak dobrze, że ten... Że, ale nie wiem, ale jedno łóżko chyba wystarczy, nie? Bo to taki spawn point. Mówisz, że mogę też spać w twoim? Proszę bardzo, tutaj będzie dowód na to, że zginąłem. Nie, on mi mówi, to nie jest moje łóżko. Uuuu, no to musisz sobie zrobić swoje. A gdzie są łóżka? No, w podstawowym workbenchu i musisz fiber wziąć, czyli włókno. Ty, ale skąd się wzięły te... A jest bed. Skąd się wzięły może te robaki? Może z tych wychodzą tam, z tych, wiesz, z tych korzeni. Muszę cię zapytać jeszcze o jedno, bo to jest takie dziwne dla mnie. Napisane jest, że ta, kamienna, jak ona się nazywa, Boże? Marchewka musi być w kamieniu. No. Skąd wydobyłeś? Znaczy, wydaje mi się, że możesz zrobić taką ten, na tym kamiennym biomie masz kamień na podłodze, nie? No właśnie, czyli kamień na podłodze myślisz, tak? A może tutaj ten kamień zadziała? No właśnie, może ten się też nada. Nie, nie mogę. Nie. Kurczę, to weź kiedyś tam, jak będziesz w tym kamiennym biomie, ja nie wiem, czy łopatą wykopię, ale spróbuję, no. Wykop idę. Kamień. Znaczy kiedyś, za chwilę będę. Zaraz kończymy, ale jeszcze tam wejdę na chwilę. Jeszcze wejdziesz na chwilę, dobrze. No. Ja sobie tu mogę zrobić electric wire. No, kurczę. No podoba mi się, zobacz, tutaj... Czuję się trochę jakby nawet zarzucony tymi informacjami na razie. Mhm. Czyli wygląda na to. Ale wlazłem w robale! O, najgorzej! Najgorzej! To co, 5 tin baru i 5 iron baru by się przydało ogólnie. No, tam trochę tych barów, tak. Zrobiłeś sobie drugie łóżko? Zrobiłeś sobie łóżko o mnie, obok tak, mnie? Tak, tak, bo nie mogłem na twoje się kłaść, a zastanawiam się, czy nie jest tak, wiesz, rozwiązane, że musisz się położyć, żeby mieć gdzie się obudzić. Respawn, no, żeby mieć. Aha. Trochę filozoficznie to zabrzmiało, to co opowiadałeś. Musisz się gdzieś położyć, żeby... Mieć gdzie wstać. Tak? Mieć gdzieś wstać, to kurde. Dobra, wyciągnąłem to. Paulo Coelho. Coelho, no. O. Może być. Taki się przebił tak przez w sumie ciebie. Zużyłem tego żelaza, a tu nigdzie nie ma. To może wykopałeś całe żelazo z no, może, wszystkich może miejsc. Było jakieś łatwo dostępne, fajne, a ja tutaj wszystko już wyprułem, nie? No nie będę tutaj śmigał. Kurczę, no zastanawia mnie, myślę, że w tych elektrycznych to trafimy na tego drilla, nie? Też, że tam uda nam się coś zyskać. Mhm. A tutaj tego drilla jako tako nie ma. Dalej nie ma w tych narzędziach, może w tych najdroższych. I wiesz, i to będzie jak później w tym, co my śmigaliśmy. No jak one się tam nazywały? Nie wiem. W Deep Coku, nie? Że to tak później fajnie szybko szło, no tak. No to by się przydał taki drill, tak, że wjeżdżasz aha, i... Ale no to będzie... To będzie pewnie podobnie to samo on może być, no bo to... Myślę, że będzie jak w Terrarii.
najpierw musisz żelazne narzędzia mieć i jak już się nacieszysz żelaznymi, no to wtedy tam jakieś drille mogą wjeżdżać w grę, no? Możliwe. Możliwe, ale na pewno trzeba wykopać ten kawałek kamienia, który... Znaczy, no jest nawet napisane w opisie, że musi być kamienne podłoże. Ale to wiesz, to możesz przyjść tutaj, na północy to jest, to zobaczysz od razu jak wygląda. Dobra. Ten biom, nie? Idę. Złamiemy schemat, będziemy szli obok siebie. Mówisz, że północ? Daleko od siebie, to jak ty dojdziesz do kamienia, to jeszcze jest daleko od naszego spotkania, nie? Taki kawał trzeba iść na górę? No. Cały czas góra, uważaj na slimy. No bo już wiesz, dla mnie nowa mapa. To teraz myślę, że ten kartograf byłby ciekawy. A tu dwie pochodnie obok siebie? O nie, tu się coś trzęsie, kurczę. Nie! Co tu chodzi? Żyj! Szkoda, że remiksów nie robię z tego, byłoby piękne. Idę do ciebie, tylko nie wiem jak daleko mam do ciebie, ale znaczy, idę. Ja nie wiem czy... Ale ja chcę tutaj tylko orę wydłubać i znikam. A, mam nadzieję, myślisz, że to nie jest jak czerw, który gdzieś tutaj słyszy jakieś te poruszanie się. Gdzie co to było? Iść? Gdzie mam iść? Tu jest ciemno. Cały czas do góry. A iść tam, gdzie jest ciemno? A to nie, ja to w miarę rozstawiałem te pochodnie. Czyli tam, gdzie nie jest rozstawione pochodnie nie są, to mam nie iść, tak? A czemu czasami stawiałeś podwójne pochodnie? Co to za jakaś ofuszerka? Bo nieraz mi się kliknie dwa razy, nie? I co, to nie będę się cofał, żeby iść, no się nie opłaca. Yes. Ja ale to już wiem, co tu wibracje wywołało, ale to najgorzej, że na to coś to my absolutnie nie jesteśmy gotowi. No ja my ledwo nie jesteśmy nawet w stanie tego wielkiego szlajma walnąć. Pierwszego, o! Nie? To... O, już chyba jestem w kamieniu. No, to możesz, wiesz, brać łopatę i łupać. A ty nie wykopałeś jeszcze? No, część wykopałem, ale zanim doniosę do ciebie, o, markewkę znalazłem. No to teraz pytanie, czy to da radę, Stone Ground. Czy to jest, no bo to trochę wygląda jak ten z bazy, nie? Ale tu marchewek ile znalazłem? Stone Wall. Dobra, w końcu znalazłem coś, co wygląda jak miejsce, w którym chciałbym pobiegać trochę. Chciałbym żyć. Jezu, ja ile to trzeba nawalać, żeby w ogóle się wykopać coś. No, tam. No to teraz widzisz, dlaczego ja chciałem przyspieszać. No to się nie dziwię, faktycznie. Ale trafiłem w końcu na złoże, więc warto było przeciągnąć trochę chwilę. Zapomniane ruiny nazywa się. I to... No, zapomniane ruiny, no. No tam cię chyba mówiłem nawet, że to się tak nazywa, nie? Tak. Idę do ciebie cały czas. Jezu, jak daleko. A, bo ty tam ścieżkami, tak? Uuu, tu jest drill potrzebny. O, jest. Uuu! No, dobra. A to widzisz tego tam, dobra. Maga, nie? Gość z pochodni... Znaczy, to jest różdżka, ewidentnie. Tak. A tu pominąłeś surowiec, czemu go nie wydobyłeś? Widzę, że może był koło gościa z różdżką, albo otwierał przejście, nie? To tam. Jezu, tu mi się szybko kilo wzniszczy na tym, jak tak patrzę. No. O kurka. No ale jest ekscytująco. Ale no trafiłem, kurczę, tam chyba nic nie ma. Trafiłem jeszcze na fajną jaskinię na koniec i ją tutaj szybko przebadam. Zresztą, co to jest? Były klejnoty tylko. Albo nie? No mam dwa Iron Ore. Widzisz, twoje pierwsze w grze, nie? Iron Ore. No nie, no te podwójne pochodnie rozstawione. Nigdy mi się nie udało postawić dwóch pochodni obok siebie. Jak ty to zrobiłeś? No mi tam co chwilę wskakuje. Jak? Nie wiem, kliknę dwa razy i jest. Idę po świecące się tutaj rzeczy. A to wiesz, w różne strony się świecą. No tak, ale tutaj ewidentnie... A to coś w ogóle się jeszcze... A tu się świecą po prostu... No ja akurat jak miałem kończyć, to trafiłem na jaskinię, gdzie jest co wydobywać, nie? Mhm. Więc mi szkoda tego nie wydobyć. A ja dotarłem do miejsca, gdzie ty zrobiłeś w ogóle kółko wokół tego, a tutaj mnóstwo żelaza siedzi. A to uważaj tam, jak robiłem jakieś kółka, to czerwone oczy gdzieś były, nie? Aha. Inaczej, powiem tak, jak zobaczysz czerwone oczy, to uważaj w tamtej okolicy. No, bym musiał wrócić. Co to jest? Bardzo mnie ciekawi, co ja tu znalazłem właśnie. Chyba muszę to sprawdzić, najwyżej zginę. Co to jest? No, co znalazłeś? To jest ten! To jest właśnie ta... To coś, ten nowy surowiec, co jest nam potrzebne? Nie. To jest ta. Boże. No ta marchewka, o, już. A, to tu marchewek, to ja pełno znam. Aha, ale właśnie, sprawdzałeś tę ziemię, czy tam działa? Wykopuję ziemię właśnie. Wykopałem trochę tej ziemi, żeby sobie zasadzić. I to jest co, stone ground? Blisko wędkę, tak. Ale rozumiem, że to nie zmienia nic, czy jest blisko, czy daleko. A ja to się przekopę do tych terenów. Wow, tu lepsza woda na ten ryb... Znaczy, lepsze narzędzia na... Ale wymyślili sobie. Kurczę, teraz pytanie, czy powinniśmy... A myślę, że i cyna też się przyda, bo widzę, że tam rzeczywiście w przyszłości to korzystają z wielu rzeczy naraz. I cyna, no. I żelazo, no. I złoto. No. Wiesz co, to ty w ogóle musisz uważać, bo ty masz jakiś naprawdę bieda schron.
Ty masz tam chyba drewniane jakieś zbroje cały czas. A to tak. To tam uważaj. Gdzie ty jesteś? Boże, jakoś w lewo poszedłeś. Nie wiem, tutaj. Trafiłem do jakichś dziwnych, jakieś dziwne przestrzenie, wow. Ale tutaj... Wow, tam jest coś kuszącego, ale to będę już musiał na następny raz eksplorację. Cześć! A ty jesteś tutaj. Siema! No widzisz, no, jeszcze szukam jakichś ostatnich skarbów, nie? Na koniec będziesz mógł zdjąć ekranik. Jak ty popieprzasz? Ty sobie wziąłeś coś na popieprzanie? Czy masz po prostu sraczkę? A nie, ja chyba tak rozwinąłem postać, nie? Biegowo, ale to nic nie ma, nic ty, nie wpada. A powiedz nie? mi, ile masz running? Już patrzę, gdzie ja mam te runningi. Skill? Running? No. 33. 31, no to nie jest tak dużo. A, jeszcze tu mógłbym coś sobie rozwinąć. A dobra, tu movement. Mówisz, że tu coś ciekawego było? O, tutaj są te, tu jest surowiec. No to jest jakiś. Jeszcze wiele ciekawych rzeczy, mi się wydaje, będzie, ale mi się momentów zepsuł. Co, kilof ci się no, zepsuł? No. Kilof mi się A nie zepsuł. Masz ale mam 18 iron ora i 8 gold ora, więc mam chyba tyle, żebyśmy tam, jak w końcu zrobimy ten piec, to będziemy w stanie wytworzyć trochę lepsze narzędzia. Patrz, obszedłem problem. Wiesz co? Ale ciekawie by było, jakbyś poszedł tym mostkiem w lewo. Ale to może być na następny raz. Może być. A co tam bo jest to jest taka przestrzeń, która... No właśnie, nie wiem, przestrzeń, która prowadzi do jakichś skarbów w lewo, ale nie wiem, co tam jest po lewej stronie. No to zapamiętaj, pójdziemy jutro. Jutro pójdziemy, nie? O kurde, no i skończyły mi się mostki w takim momencie. No nie zrobię tego. To wiesz, przyjdziesz, wytworzysz. Mi też się kilof ja już też psuje. Już wracam do bazy, muszę naprawić wszystko. Czyli nie? Co, wracamy, naprawiamy się i jutro się widzimy. Tak? W dalszej części eksploracji. Gdzie ty pobiegłeś? I może złote zbroje czy coś? Ja już w bazie prawie. Na pewno, o, na pewno już w bazie. Mm-hmm. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. A także nieprzysypiający jak Korle, Staszek. Trzymajcie się. Hej, hej. Na razie, ho.